To okazja do spotkania i integracji po blisko dwuletnim czasie zamknięcia. Stowarzyszenie Gniazdo ze Starego Sącza świętowało w minionym tygodniu Dzień Rodziny. Podopieczni dopisali, a uśmiechom, rozmowom i snuciu planów na przyszłość nie było końca. W tym roku zaczniemy, co się da, no po prostu w ramach naszych możliwości z młodzieżą z miejscowych szkół. No i z naszymi podopiecznymi coś od jesieni zaczniemy. Czas spędzony na tak zwanym lockdownie nie był jednak czasem zupełnie straconym. Podopieczni Gniazda brali udział w projekcie Land Arch. Polegał on na przygotowaniu rysunków, w które później został niejako opakowany budynek środowiskowego domu samopomocy. Tak naprawdę wszystko wyrazili, no samych siebie wyrażali, więc tworzyli, myśmy im podpowiadali i tworzyli pracę po prostu według swojego pomysłu, swojego uznania. I no i tak powstało ponad 3000 prac. Widać pandemię w tych rysunkach? Powiem szczerze, że nie. Może w pojedynczych niektórych, ale bardziej tęsknotę za środowiskowym domem, to bardziej widać. Prace plastyczne wykonane w ramach projektu to także sposób na terapię i wykorzystanie wolnego czasu, którego przez pandemię było wyjątkowo dużo. Większe pole do zaprezentowania swoich umiejętności właśnie w dziedzinie artystycznej, bo wiadomo, że w pracy, tam gdzie się liczy zysk, gdzie się liczy wydajność, no to niepełnosprawni niestety, no pewnych rzeczy, jak się mówi, nie przeskoczy, jak to moja mama mówi, że trzeba się z tym zgodzić, że nie wszystko potrafią, no a w artystycznej działalności mają, tak jak mówię, większe. Bo to były takie różne prace, to zależy jaką kto miał wizję, opcję, to taką sobie mógł wybrać. Dowolność. Dowolność. Tak? Bardzo dużo. Prowadzimy stronę internetową z paniami, tylko teraz jest wszystko zatrzymane. A w tworzeniu prac brali udział nie tylko podopieczni Gniazda, ale także całe ich rodziny. Prac i tego, ja się opiekuję siostrą i odnalazłam jej pracę. Nie umiem się podpisać, ale poznałam ją, tam Kulik i tego. Nie, także, Kulik, Ania. Ania, tak. Także że znalazłam kilka prac. Tak jak i tutaj Kasi, tak jak i mojej siostry. Tak. Czymś musieli się zająć i czymś wykazać, prawda? No a jeżeli nie mają tutaj styczności z ośrodkiem, więc w domu, no to było jedyne dla nich taka odskocznia od takiej normalności, prawda? Bo to był obowiązek, musieli się za to zabrać, musieli się po prostu wywiązać z pewnych rzeczy, że muszą to wykonać. I to ich właśnie motywowało, że mają zadanie dane, które muszą po prostu wykonać na 100%. No i wtedy można ich było czymś po prostu zająć. Wszystkie prace, a było ich około 3000, ozdobiły ogrodzenie środowiskowego domu samopomocy Gniazdo w Cyganowicach. Będą tam wisieć tak długo, jak pozwolą na to warunki pogodowe. Później trafią na makulaturę.